Mamy teraz mroźną zimę, więc wyobraźmy sobie, że mamy jakieś duże, zamarznięte jezioro albo staw. W każdym razie mamy sporą płaską taflę lodu i leżą na niej dwa lodowe bloki. Są one identyczne. Niech obydwa ważą po 5 kg i różnią się tylko tym w zasadzie, że jeden powiedzmy ten, niech spoczywa, natomiast ten porusza się ze stałą prędkością. A jaki wartość tej prędkości niech będzie powiedzmy 5 metrów na sekundę? Przykładowo, takie realistyczne liczby sobie weźmy. I to dlaczego wybraliśmy akurat bloki lodowe leżące na lodzie? Dlatego, że chciałabym, żebyśmy mogli przynajmniej tymczasowo umówić się, że tarcie tutaj jest zaniedbywalne. Lód jest gładki, więc dwa blok, dwa kawałki lodu dosyć gładko się po... Będą po sobie ślizgać i to tarcie można zaniedbać, także tego się trzymajmy. O, i teraz przypomnijmy sobie, pierwsza zasada dynamiki Newtona mówi, że ciało spoczywa lub porusza się ze stałą prędkością, czy też spoczynek to też jest ruch ze stałą prędkością równą zero, tak na marginesie, porusza się ze stałą prędkością, o ile nie działa na nie żadna niezrównoważona siła. Wobec tego w naszym przypadku, gdzie mamy jeden blok lodu spoczywający, a drugi poruszający się ze stałą prędkością, to zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki Newtona. Należy sądzić, że wszelkie siły działające na te dwa bloki równoważą się. Tak? Nie powinno być żadnych niezrównoważonych sił działających na te dwa przedmioty. Czy tak faktycznie jest? No Zastanówmy się, jakie siły działają. No Na pewno te dwa bloki znajdują się na ziemi, wobec tego znajdują się w ziemskim polu grawitacyjnym, dlatego na każdy z nich, dlatego też na każdy z nich działa na pewno skierowana pionowo w dół w kierunku. Środka ziemi, siła grawitacji na ten i na ten tak samo. tak Możemy sobie nawet policzyć wartość tej siły, tak, to jest siła grawitacji. tak i w jednym i w drugim przypadku wartość tej siły to będzie 5 kg razy wartość przyspieszenia ziemskiego w pobliżu powierzchni Ziemi, która wynosi około 9,8 m na sekundę kwadrat. Tak i wtedy wychodzi, że wartość, to mniej więcej to jest przybliżona wartość naszej szerokości geograficznej, ale... Wówczas łatwo jest policzyć, że coś takiego to jest 49 N. Tak? 49 kg razy metry na sekundę kwadrat, czyli 49 N. No i czyżbyśmy czyż mieli tutaj w tym kierunku pionowym jakąś niezrównoważoną siłę? No nie, musi być jakaś siła, która tę siłę równoważy. W końcu nasze bloki bez tego, zgodnie z drugą zasadą dynamiki Newtona, zaczęłyby spadać pionowo w dół z przyspieszeniem. Natomiast nic takiego się nie dzieje, one nie spadają, one stoją, tak? Więc musi być jakaś siła, która dokładnie tę siłę równoważy, prawda? Zastanówmy się, co to jest za siła? No musi być jakaś, prawda? Otóż, jak sobie pomyślimy, no to te bloki spadałyby, gdyby nie powierzchnia lodu, prawda? Więc należy sądzić, że to właśnie obecność lodu, że to lód nam zapewnia jakąś siłę równoważącą tę siłę grawitacji. Prawda? I dokładnie tak jest, możemy sobie to zaznaczyć. Na rysunku mamy dokładnie taką siłę, zarówno w tym przypadku, jak i w tym. Co do wartości, jest ona równa również 49 N. Ona dokładnie równoważy, jest, ma przeciwny zwrot i dokładnie ten sam kierunek i wartość. Siła grawitacji. I taką siłę nazywamy ogólnie rzecz biorąc siłą normalną. Siła normalna to jest generalnie rzecz biorąc taka siła, która. Jeśli obiekt leży na jakiejś powierzchni, to siła normalna działa zawsze prostopadle do tej powierzchni. I to się robi istotne i przydatne w momencie, kiedy właśnie rozważamy takie przypadki z klockiem na równi pochyłej i tym podobne. Natomiast tutaj również, również coś takiego mamy. Będziemy dużo o tej sile normalnej mówić w najbliższej serii filmów. Może to sobie skojarzyć również z niedawnymi filmami na temat trzeciej zasady. Dynamiki Newtona Przypomnę Ci, Tutaj widzimy, że to tak jak do tego doszliśmy, że to lód działa. Powierzchnia duża powierzchnia lodu, powierzchnia zamarzniętego jeziora działa na nasze bloki lodu tą siłą normalną. Z tego również musi być partnerująca tej sile siła, z jaką blok lodu działa na lód, prawda? Przeciwnie zwrócona, równa co do wartości siła Reakcji. Tutaj w zasadzie trudno mówić o tym, co jest reakcją, a co jest akcją. To wiadomo, że to, to prawo trzecie, prawo dynamiki Newtona jest takie symetryczne, że nie musimy roz, rozróżniać, które było akcją, które było reakcją. Mamy po prostu taką parę sprzężonych ze sobą sił. To tak na marginesie. Skoro lód, powierzchnia, zamarznięta powierzchnia naszego jeziora działa na nasze lodowe bloki, to znaczy, że również bloki działają na powierzchnię lodu. To tak musi być. Nierozerwalnie są ze sobą te dwie siły związane. No na pierwszy rzut oka jest to taka siła Kontaktowa, prawda? Wynikająca z tego, że tutaj właśnie ten blok lodowy leży na powierzchni, na dużej powierzchni lodu, prawda? Ale na takim fundamentalnym, mikroskopowym poziomie, jakby dobrze się nad tym zastanowić, to taka siła normalna jest to tak naprawdę siła elektrostatyczna. Jeśli sobie zbliżymy, powiększymy, to tutaj będziemy mieli po prostu cząsteczki wody tworzące ten lód, tutaj ten należący do tego bloku, tu należący do powierzchni. Powiedzmy tego jeziora zamarzniętego. I tutaj, tak naprawdę, im bardziej próbujemy ze sobą zbliżyć te cząsteczki, tym bardziej elektrony tworzące te cząsteczki będą się elektrostatycznie odpychać. I to nam tak naprawdę wyjaśnia pochodzenie, zarówno tej siły, jaką, z jaką tafla lodu działa na blok, jak i tej siły, z jaką blok działa na taflę lodu. Ale właśnie to, co chciałam podkreślić, to to, że jest to tak naprawdę, nie jest to żaden nowy roz, rodzaj oddziaływań. Taka siła kontaktowa, że tak naprawdę na fundamentalnym poziomie jest to po prostu odpychanie elektrostatyczne.